Drodzy widzowie, zapraszam serdecznie na wywiad z księdzem Przemkiem Krawcem. Niesamowity człowiek jest terapeutą i co się dzisiaj dowiecie z tego podcastu? Dowiecie się, dlaczego kościół powinien usiąść na kozetce u terapeuty. Zapraszamy serdecznie. Czy człowiek wierzący może mieć problemy psychiczne? Nie wiem, czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego, żeby miał ich nie mieć. No, każdy człowiek może mieć problemy różnego rodzaju i to, czy się jest osobą z kościoła czy spoza kościoła, nie uwalnia nas od, od jakiegoś bólu życia, od trudów, od dramatów, które przeżywamy. I to, że jesteśmy blisko Pana Boga albo jesteśmy daleko od Niego, nie znaczy wcale, że będziemy wolni od, od cierpienia. Racja. Mam tego świadomość, ale czasami spotykam się z takim myśleniem, że w kościele ukrywa, czy znaczy ukrywa. Złe słowo nie ukrywa, tylko wstydzi się powiedzenia, muszę iść na terapię albo chodzę na terapię. I widzę, że Kościół bardzo mało ludzi porusza w kwestie w kościele, tak jestem w terapii, na przykład. I dla mnie dlatego cię też zaprosiłem, bo jesteśmy w serii Kościół bez wstydu, bo dla mnie Kościół to jest, który się nie, nie, którego ja się nie wstydzę, to jest Kościół, który nie wstydzi się powiedzieć. Tak, są u nas ludzie, albo są ludzie, którzy potrzebują po prostu zewnętrznej, zewnętrznego terapeuty, kogoś, przyjaciela, mogę tak powiedzieć, który może pomóc poukładać pewne rzeczy w głowie, bo sobie nie daje rady. Nie wstydzę się tego, że ja i inni ludzie mamy trudności, w których potrzebujemy pomocy drugiego człowieka. Z tego, co mówisz... To tak sobie myślę, że ja się z takimi osobami spotykam, które wiarę traktują dosyć magicznie. To znaczy, że jeśli ja się pomodlę, jeśli ja będę blisko Pana Boga, jeśli ja skorzystam ze sakramentów, pójdę na pielgrzymkę, wyspowiadam się i po prostu będę praktykować, to, to w jakiś cudowny sposób, bez jakiegoś innego, takiego ludzkiego mojego udziału i pracy, te problemy po prostu od tak znikną. A to nie jest prawda. Wiara to nie jest magia. Bycie człowiekiem wierzącym i relacja z Panem Bogiem nie polega na tym, że, że ja po prostu nic od siebie, żadnej pracy takiej wewnętrznej nie muszę wnieść w swoje życie, że to wszystko przyjdzie jakby z zewnątrz, rozwiązanie przyjdzie z zewnątrz. Raczej rozwiązanie tych problemów, trudności przychodzi, kiedy my spotykamy się też z samymi sobą, nie tylko z Panem Bogiem. A terapia jest taką przestrzenią, kiedy ja spotykam się ze sobą, z prawdą, o tym, jak wygląda moje życie, jak wyglądało moje życie, jaka jest historia mojego życia. I, i tego się nie muszę wstydzić, że na przykład popełniłem błędy. Znaczy, wstydzę się błędów, ale w znaczeniu nie muszę, nie muszę się ich bać, że one są nie, wiem, nie, do, nie do pokonania. Ale jestem daleki od tego, żeby modlitwą zaklejać i, i, i zaleczać wszystko. Jeśli tutaj wymagana jest jakaś taka fachowa pomoc, albo po prostu wykorzystanie takich ludzkich sposobów. A to, że to są ludzkie sposoby, nie znaczy, że tam nie ma Pana Boga. A powiedz w takim razie, czy na terapii, jak prowadzisz ją, to porusza się kwestie, mógłbym powiedzieć, chrześcijańskie, wiary? Jeśli przychodzą osoby wierzące, to też poruszają kwestie wiary, ale ja ją rozumiem w tym momencie jako relacja z, z Bogiem, relacja z kimś. Jestem w jakimś kontakcie i rozmawiamy o tym kontakcie. Nie ma tam raczej miejsca na, na zalecanie modlitwy trzy razy dziennie, przed i po posiłku jeszcze, ale jest rozmowa o tym, jak ja postrzegam Pana Boga, jak ja doświadczam tego, co, co mam wrażenie, że pochodzi od Niego. O tym można rozmawiać rzeczywiście, dlatego że, że jeśli to jest sfera, która ma istotne znaczenie w moim życiu, no to nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy o tym rozmawiać, skoro w czasie terapii rozmawiamy o tym, co jest ważne dla mnie. Hmm. A w takim razie, jeszcze taka kwestia. Bo ja od razu z góry założyłem, że to jest dobre, że terapia jest i że jesteś terapeutą, a na przykład ktoś jest w kościele i jak kościół. Po prostu zwykły ksiądz, załóżmy, który nie jest terapeutą, albo pastor y, może przyłożyć do pomocy takiej osoby, która ma jakieś problemy. Czy może gdzieś skierować, czy można pierwszy ruch wykonać samemu? Jak ogólnie Kościół może przyczynić się do tego zdrowia psychicznego ludzi, którzy są w Kościele? Jak pastor to nie wiem, ale jak ksiądz to wiem, że na pewno przestrzeń sakramentu pokuty i pojednania, tej tak zwanej spowiedzi, jest dobrym czasem na to, żeby Najpierw wysłuchać człowieka, nie odpukać tych wszystkich grzechów, tylko po prostu pokazać człowiekowi, że się jest przy nim, że się go rozumie, że w jakiś sposób się z nim współodczuwa, ale jednocześnie to jest też taki moment, kiedy, kiedy warto też powiedzieć: myślę, że tutaj potrzebuje pan pani pomocy niesakramentalnej, tylko właśnie terapeutycznej, takiej pomocy. Takiego towarzyszenia. Bo tak naprawdę, co to jest terapia? No, terapia to jest spotkanie z drugim człowiekiem, trochę przeglądanie się w nim jak w lustrze i doświadczanie tego, że, że ktoś mi towarzyszy w tej mojej drodze. Bo on nie bierze za mnie odpowiedzialności za moje wybory, on nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, że ja rozwiążę wszystkie swoje problemy, tylko ten, mój psychoterapeuta, jest osobą, która, która jest ze mną pozwala mi spojrzeć z trochę innej perspektywy na siebie, na moje życie. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. No jak poznać tę prawdę? Prawdę poznaje się w, w kontakcie z drugą osobą. Terapia nie jest niczym innym jak, jak spotkaniem i, i relacją. Tym, co uzdrawia w terapii, jest, i to mówią badania o tym, że, że tym, co leczy, jest właśnie relacja. Trudno to zmierzyć, jak to właściwie się dzieje, no, ale relacja leczy. Podobnie jak jest w wierze, nas leczy nie odprawianie modlitw, ale wejście w relację z Panem Bogiem. To nas leczy. Nie, że ja doświadczam, że on jest. W ogóle no, pierwsza podstawowa cecha Boga. On jest. Myślę, że wiele, takich, wiele takiego cierpienia wewnętrznego bierze się w naszym życiu stąd, że nie było przy nas kogoś, kiedy miał być. Począwszy od, od tych pierwszych rodziców, ojca, matki, rodzeństwa potem przez dalsze koleje losu jakichś naszych przyjaciół czy osób, z którymi byliśmy gdzieś blisko, że nagle. Nie było kogoś, że nagle była jakaś pustka, byłem sam, że, że musiałem po swojemu sobie z pewnymi rzeczami radzić, może dokonałem właśnie złych wyborów, nie? A tutaj w relacji z Panem Bogiem doświadczam, że On jest, zawsze. I w relacji terapeutycznej też doświadczam tego, że ktoś jest, że, 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 że ja nie jestem samotny. Odnośnie tej samotności mam takie pytanie, czy zdarza ci się, bo mam świadomość, że księża często mogą żyć w przestrzeni dosyć dużej samotności, bo nie mają tak standardowo rodziny, załóżmy. Księża zawsze żyją w przestrzeni samotności, więc właśnie. Wybór, wybór celibatu, życia w pojedynkę jest zawsze zgodą, bardziej lub mniej uświadomioną, czy też bardziej lub mniej przeżytą, ale zgodą na samotność. I może właśnie dlatego się wybiera samotność, żeby ci, którzy jej doświadczają w swoim życiu, no mogli spotkać się z kimś, który w jakiś sposób ich zrozumie. Właśnie dlatego, że też to, też to przeżywa, nie? Hmm. Co zdarza ci się, że przychodzą do ciebie księża na terapię? Hmm. Nie, jakoś księży nie miałem na terapii. Miałem osoby zakonne, siostry zakonne, czy osoby w jakiś sposób związane ślubami zakonnymi, ale jakoś nie przypominam sobie, żeby, żeby księża z mojej obecności, z mojego wsparcia korzystali. No bo ale wiem, i... że księża chodzą na terapię, bo, no bo ja sam też chodziłem, chodzę na terapię i no, księża też z niej korzystają. Czy proces terapii jest. Może być procesem skończonym. To na przykład to jest tak, że no dwa, trzy, cztery lata chodzę i okej. Okay. A czy to jest. Jak to wygląda w twoim wypadku, na przykład? Terapia zasadniczo zmierza do końca. Znaczy, że. To nie ma być związanie z drugą osobą, która trwa przez całe życie. Terapia ma doprowadzić mnie do pewnej samodzielności, tego, że ja staję na własnych nogach, i ja mogę teraz iść już przez życie sam, tworzyć i budować dobre, dojrzałe, głębokie relacje z innymi ludźmi i nie potrzebuję już takiej fachowej pomocy. To trochę, nie wiem, to można porównać do, nie wiem, może do gipsu, nie wiem, czy to do właściwe porównanie, że, <gry> że jak komuś się złamie ręka i ona wymaga uzdrowienia, no to trudno sobie wyobrazić, że ja noszę gips do końca życia. Raczej to jest czasowe, prawda? żeby pomogło mi, że, że ta moja kończyna po prostu wraca do jakiegoś takiego normalnego funkcjonowania. I tak samo tutaj, no. terapeuta jest na jakiś czas, Niekiedy to jest rok, czasami może być 7 czy 8 czy 10 lat, ale zas zasadniczo to nie ma być jakieś takie uwiązanie i poczucie, że ja bez niego nie dam sobie rady. Właśnie do próbujemy dojść do momentu, kiedy człowiek stwierdzi, y teraz jestem w stanie już dać so y sam dać sobie radę, jestem już dorosły, dojrzały, ja to wszystko dźwignę. A jak nie będę potrafił dźwignąć, to już wiem, w jaki sposób prosić o pomoc tych, którzy są wokół mnie. Czy wiara może być rodzajem terapii? Czy, czy to bycie w kościele może być rodzajem terapii dla kogoś? No Przez całe wieki nie istniało coś takiego jak psychoterapia, ale istniało kierownictwo duchowe. Byli, nie wiem, ojcowie pustyni, byli różni pustelnicy, jakieś mędrcy, którzy cieszyli się jakąś sławą i ludzie do nich przychodzili po to, żeby zasięgnąć rady, żeby skorzystać z ich mądrości, że to były osoby, które cieszyły się jakimś autorytetem ze względu na to, co same przeżyły, doświadczyły, jak wygląda ich życie, dlatego ludzie im ufali i przychodzili, żeby się ich radzić. I myślę sobie, że, że, że no to w Kościele istniało od zawsze. Nie? Jakiś rodzaj ojca duchownego, no też spowiedź dobrze, gdyby miała też taki wymiar pewnego wsparcia dla tych, którzy właśnie chcą przejrzeć się, zobaczyć coś więcej, właśnie poznać tę prawdę o sobie, lepiej ją zrozumieć. I, i to w kościele było od zawsze. Może pewne sposoby korzystania z tego dziś się zatarły, nie? Że, 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 chociaż znam ludzi, dosyć wielu, którzy korzystają z tego kierownictwa duchowego. I myślę, że jeśli ktoś od, od wiem, najmłodszych lat albo przez długi czas korzysta z takiego wsparcia, to może nie potrzebować psychoterapii w tym takim stricte rozumieniu. A jeśli ktoś ma takie na przykład poczucie, że wiara przeszkadza mu w procesie psychoterapeutycznym, co wtedy zrobić? Nie rozumiem, jak wiara mogłaby przeszkadzać w procesie psychoterapeutycznym. No, na przykład, że człowiek. Bo to zastanawiam się, czy to terapeuta na przykład nie sugeruje takiego odsunięcia się od, od kwestii religijnych na terapii, ale bardziej kwestia, że wiara, że człowiek bardziej trzyma się tego, że wiarą uleczy coś niż to, co słyszy na terapii. Że ma wrażenie, że jak zchwyci się terapii stricte albo tego, co słyszy, i tego procesu, w którym jest, to że straci wiarę, na przykład. Z tym spotykam się z takim lękiem przed w ogóle psychologią, przed psychoterapią u osób z kościoła, które właśnie uważają, że. Nawet i padają jakieś stwierdzenia, że to jest jakieś szatańskie, że, że, że to trzeba uważać, bo to człowiek może być zwiedziony, że znali wielu takich dobrych, porządnych, a jak poszli na terapię, to tak pozmieniali swoje życie, że teraz w ogóle no, odeszli na przykład od wiary od kościoła. Na pewno jest to tak, że mogą być psychoterapeuci, którzy źle wykonują swój fach. Niestety. Tak jak w każdym zawodzie zresztą, nie? Którzy będą mówili, co mam robić, będą sugerowali coś, albo będą mówili właśnie na temat wiary, jakieś, jakieś twierdzenia, no i ktoś, kto korzysta z ich pomocy za tym pójdzie. Ale w takim dobrym rozumieniu tego całego procesu psychoterapeutycznego, jakby nie widzę zagrożenia dla wiary, raczej widzę, że to jest komplementarne i to się uzupełnia. Że hmm. No, jeśli dla mnie wiara to są pewne schematy jakiegoś myślenia, coś takiego statycznego, coś takiego jak kamień, który jest po prostu przez lata cały czas taki sam i, yy, i nie można tam nic robić, nie można nic ruszać, no to rzeczywiście tak rozumianą wiarę psychoterapia będzie zmieniać, czy może doprowadzić do jej odrzucenia. Tylko jeśli ja rozumiem wiarę jako Coś bardzo elastycznego, coś zmiennego, coś, co podlega nieustannej modyfikacji, dlatego że ja dorastam, dojrzewam, inaczej patrzę, inaczej przeżywam. Wiara się też zmienia i, 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 i ewoluuje wraz z moim rozwojem. Psychoterapia też służy rozwojowi, zmianie, temu, żebym ja stawał się coraz bardziej ludzki, My byśmy powiedzieli, trochę też święty, prawda? Dzięki temu, że, że właśnie, że otwieram się na, na nowe, na coś innego, na coś, co może do tej pory dla mnie było jakoś niedostępne, albo nie uwzględniają tego, że, 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 że świat może tak wyglądać, że życie może na tym polegać. Więc na pewno psychoterapia wpływa na, na moją wiarę w ten sposób, że. Że każe mi zadać sobie pytania, które może do tej pory albo sobie nie stawiałem, albo uważałem, że, że odpowiedź już padła i teraz tylko ważne, żeby się jej kurczowo trzymać i, i nie puścić. Nie? A przecież w wierze często my musimy na nowo stawiać sobie te same pytania i w nowy sposób na nie zupełnie odpowiadać. To też chyba na tym polega rozwój wiary. nie możemy jej zatrzymać z tego czasu, jak szliśmy do pierwszej komunii, albo jak byliśmy bierzmowani, tylko. Tylko ona też musi być nieustannie się zmieniać, no bo my dojrzewamy. Nasze relacje ludzkie też się zmieniają. Więc dlaczego relacja z Bogiem miała być wciąż taka sama? Czy dla mnie to jest fenomenalne zdanie, które mówisz. I ja, ja cały czas uważam, że coś, co stoi w miejscu, a nie rozwija się, to tak naprawdę się cofa. Mhm. I fajnie, że, przyrówna, że, że można to chwycić do wiary przyrównać i też do takiego rozwoju. No bo ja jestem fanem. Takiego podejścia, że człowiek całe życie może się rozwijać. I, i nawet jak mam za 60, 70, 60, może nie, ale 70, 80, 90 lat, cały czas może się rozwijać. Mhm. I, I to też ciekawe, że kiedy człowiek nagle przestaje nie wiem, uczyć się na pamięć, yy, poznawać nowe rzeczy, to ten mózg po prostu w pewnym momencie zaczyna obumierać mhm. coraz bardziej. I, I człowiek się wtedy jeszcze bardziej starzeje. No. Więc fajne, że masz takie podejście. I, A i, potem na koniec życia będziemy sobie znowu stawiali te same pytania, co na początku. A czy ten Pan Bóg naprawdę jest? Nie? Będziemy się. Musieli zmierzyć z naszym umieraniem, i teraz, czy tam na pewno coś jest po drugiej stronie. No, pytania, które zadaje sobie człowiek na początku swojej drogi wiary, te same pytania będzie sobie zadawał na końcu swojej drogi. Co się dzieje w środku? W środku? No, w środku tego życia, że nagle te pytania znikają. No, życie jest drogą. I, i celem nie jest nic innego poza samą drogą. Droga jest celem. To, że cały czas jesteśmy jakby w ruchu. No, nie bez powodu używa się takiej metafory, że nasze życie to jest taka pielgrzymka, nie? że my cały czas idziemy i idziemy. Jak zatrzymamy się, no to tak jak powiedziałeś, cofamy się, to, to, to dzieje się coś złego. Myślę, że też nie bez powodu w Kościele mówimy, że grzechem, czyli złem, nie jest tylko to, co się robi, ale też to, czego się nie robi. Tak? Czyli na przykład z zaniedbaniem. Czyli po prostu... Popełniłem zło przez to, że nie zrobiłem czegoś, a nie że zrobiłem coś. I to właśnie staniecie w miejscu, nie podjęcie pewnego wysiłku, bo się boję, bo nie chcę, bo mam na to wszystko jakoś tam wywalone, no może doprowadzić do zła. Do tego, że, że coś złego się ze mną stanie, z innymi osobami, które są wokół mnie. Ja, ja bym to nawet przyrównał do kościoła, że kościół, który się nie rozwija, nie odpowiada na to, co się dzieje. I mam na myśli nieodpowiadanie. Nie chodzi mi o to, że ma odpowiadać na tematy XXI wieku, tylko bardziej być dopasowane do tego, co się teraz dzieje. I nie mówię o tym, że Kościół ma się dopasować do czegoś, bo kiedyś Kościół to on wytwarzał te normy i on to do niego się trzeba było dopasować. Czy to było dobre, czy złe, nieważne. Ważna kwestia, że przyrównałbym to, że Kościół, który się nie rozwija, tak naprawdę się cofa i też fajnie powiedziałeś, że jak jest ten grzech zaniedbania i odnośnie tego, że jak człowiek zatrzyma się w miejscu, to często przyczepiają się do niego różne rzeczy dziwne, trudności. I mam wrażenie, że kościół, który skupia się na tylko na tym, co jest dziś tu i teraz, to tak naprawdę umiera. To tutaj odniosę się do tego, co powiedziałeś właśnie o, o, o tej, tej, tym funkcjonowaniu kościoła w świecie. Może rzeczywiście to, czego brakuje na ten moment, to, żeby Kościół był proaktywny, to znaczy tym, który wyznacza pewne, pewien trend, pewien styl, a nie tym, który tylko próbuje dopasować się do tego, co inni zaczęli wprowadzać. Nie? Trochę czasami mam wrażenie, że to jest takie ciągłe odpieranie jakiegoś ataku albo próba jakiejś odpowiedzi na to, co się pojawiło w świecie wokół. Może trochę za mało jest tego, że to my nagle wprowadzamy nową jakość, nową wartość i, no i, i rozmawiamy z tymi, którzy na to w jakiś sposób reagują? Nie? To taka proaktywność, takie, takie wychodzenie naprzód, a nie tylko e, reagowanie na to, co, e, co jest nam w jakiś sposób proponowane. No bo czasami te reakcje jest, no właśnie te ataki. No, zamiast. E... Po prostu czasami, tak jak powiedziałeś na początku, odnośnie wpuszczania światła do pewnych rzeczy i, i wpuszczania tej prawdy, no, że prawda nas wyzwoli. Ja uważam, że Kościół, ja się wstydzę Kościoła, który ukrywa, i nie mówię o protestanckiego, katolickiego ogólnie, Kościoła, który ukrywa wiele rzeczy i nie wpuszcza autentyczności tam. No, wpuszczania autentyczności, złe słowo, bardziej nie wpuszcza tam światła, żeby ta autentyczność wyszła na wierzch, i uważam, że to byłoby fenomenalne, kiedy Kościół nagle by. Hmm, tak jak w jednym z wywiadów rozmawiałem z osobą, która pracuje w kościele katolickim z bardzo fajną kobietą i, i powiedziałem, że kościół w Stanach Zjednoczonych, to on szedł w trendzie równouprawnienia kobiet. I to kościół doprowadził do bardzo dużą rolę w tym miał, w tym równopronieniu kobiet. No i to było fantastyczne, gdyby w Polsce Kościół przestał walczyć z pewnymi rzeczami, ale dawać trend. Na przykład robiłem wywiad z jednym księdzem, gdzie jak rozmawiam o tym księdzu z inną osobą, to ta osoba powiedziała: No ale w Polsce o tym księdzu się mówi, że on mało mówi ludziom, jak mają żyć. Mało mówi o moralności. Ja mówię, no nareszcie. Dla mnie to jest właśnie Kościół, którego się nie wstydzę, kościół, który uczy kochać, uczy właśnie tej relacji. I towarzyszy tak no, jak no, na terapii. No właśnie, no bo nas, księży, czasami postrzega się jako takich strażników moralności, stróżów prawa, wyroczni, które będą mówić, co i jak. Ja nie tylko z racji bycia księdzem, ale też właśnie z racji bycia terapeutą, bardziej postrzegam siebie jako osobę, która, która po prostu jest przy kimś. Właśnie pozwalam się przejrzeć tej osobie w jakimś moim komentarzu, moim spojrzeniu na to, ale na pewno daleki jestem od tego, żeby mówić, jak ktoś ma żyć, bo ja nie jestem w czyichś butach, ja nie jestem w czyjejś sytuacji życiowej. Ja mogę podzielić się jakimś moim wrażeniem, moim spostrzeżeniem, moim pomysłem, ale na pewno... Bo to jest branie odpowiedzialności za innych, prawda? Mówienie, jak inni mają żyć. Myślę, że czasami było tak, trochę też w historii Kościoła, że Kościół brał odpowiedzialność teraz macie wszyscy żyć tak, jak, ja wam, jak my wam powiemy, a wtedy my wam gwarantujemy, że wszystko będzie dobrze, nie? Bo to będzie ten bilet do nieba, no. Tak, tak. Ale to, co powiedziałeś też o tym, o tym świetle wpuszczanym, na tym polega terapia właśnie, że wpuszcza się więcej światła, czyli właśnie takiego pewnych innych punktów widzenia, zobaczenie, że, że jest coś więcej niż tylko jakiś jeden mój schemat, do którego przywykłem i który uznałem za, za prawdę, za, za coś niezmiennego. Zobaczenie, że to może wyglądać inaczej, że inni ludzie na to inaczej patrzą, że można poszukać innych rozwiązań. I coś takiego też, myślę, dzieje się w Kościele, że, że jest coraz więcej tej takiej autorefleksji, wpuszczania światła i im więcej osób, które identyfikują się z Kościołem, Pozwoli sobie na to, żeby wpuścić to światło, czyli poszerzyć perspektywę swojego patrzenia, tym więcej właśnie w kościele będzie też tego, tego światła. Wiesz, aż nasuwa się na, na myśl taka rzecz, że to byłoby fenomenalne, gdyby Kościół poszedł na terapię. No ale Kościół, powiem tak, może to zabrzmi jakoś patetycznie, ale że Kościół jest na terapii we wszystkich osobach kościoła, które są na terapii, nie? Więc zachęcamy. <laughs> Więc yy, yy, tak, jeśli widzę, że, yy, że potrzebuje pomocy, to nie boję się o nią prosić. Zresztą Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają, prawda? Jezus przyszedł po to, żeby uzdrowić. Myślę sobie, że wszystkie osoby w kościele, jakie są, to raczej to są ludzie, którzy doświadczają tego, że są słabi. Raczej ci, którzy są silni, którzy sobie ze wszystkim radzą, którzy nie potrzebują do tego ani Boga, ani drugiego człowieka, to nie są ci, którzy będą się identyfikować z Kościołem. Raczej właśnie Kościół jest zawsze, do niego się garnęli ci, którzy są słabi i którzy nie mogą sobie jakoś dać z czymś rady. No więc jeśli nie daję sobie z czymś rady, to nie mam co udawać, że jestem silny, będąc wśród słabych, tylko pozwolić sobie na to, żebym żebym uznał jakąś swoją małość w czymś i tego, że, że nie jestem wystarczający. Że ten drugi człowiek, który nasi, siedzi naprzeciwko mnie w fotelu, yy, że on jest na ten moment yy, yy, może, powiem tak, tak górnorodnie przez niego też Pan Bóg może przemawiać. Właśnie w ramach spotkania terapeutycznego. Czy jako ty, jako terapeuta, jesteś wtedy yy, jesteś księdzem, czy jesteś terapeutą? Czy jest, jakoś różni się to na przykład, że świecki terapeuta jest inny niż ty? Do mnie na terapii ludzie mówią: proszę księdza, albo proszę pana. W zależności od tego, jak im wygodniej. Jak, 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 yy, yy. Myślę, że czasami ta formuła ksiądz i, i pan trochę stawiać może w jakiejś skośnej relacji. Mm -hmm. A ja jestem za tym, żeby to była partnerska relacja. I nawet. Jestem za tym, że ja mówię proszę pana, proszę pani. I do mnie też ktoś mówi proszę pana, proszę pani. W tym momencie jestem tutaj jako terapeuta, a nie właśnie jako ten będący w roli księdza, czyli udzierający sakramentów, modlący się, mówiący jak należy żyć, czego nie wolno robić. Raczej jest, nie jestem w tym momencie w roli księdza, prawda? No ja też cieszę się, że jesteś chyba pierwszym księdzem, którego poznałem nie jako księdza, tylko po prostu. Wtedy się poznaliśmy tam nad morzem, nie, przypadkowo zupełnie I, i naprawdę fajnie zmienić perspektywę w tym myśleniu i po prostu zacząć z kimś rozmawiać i nagle potem jak słyszę, że jest ktoś księdzem, to nagle tak nie dystans, ale tworzy się takie inne myślenie przez pół sekundy, a przez to, że Ciebie poznałem najpierw po prostu jako człowieka, a dopiero potem dowiedziałem się, że jesteś księdzem, to... Też inaczej mogłem z tobą rozmawiać i to też dzięki za to, bo to fajne doświadczenie. I bardzo ja, ja też dziękuję, mnie. bo y, czasami jest tak, że jak ktoś się dowie, że jestem księdzem, to od razu tak <noise> nawiera powietrza i, i już zaczyna w inny sposób się do mnie zwracać, tak jakby ta informacja, y, y, nie wiem, zmieniała od razu relacje, które była do tej pory, nie? Jakoś to, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Nie chciałbym, żeby nas księży traktowali ani jak święte krowy, ani jak jakoś inaczej, tylko po prostu jesteśmy ludźmi takimi samymi jak wszyscy. Nie? Bo to jest fajne porównanie, że ksiądz jest trochę jak terapeuta, i fajnie, że wcześniej o tym powiedziałeś, to też jest takie bardzo ciekawe zdanie, teraz myślę sobie. Że to jest fajnie, jakby ludzie myśleli, że ksiądz jest takim towarzyszem w tej drodze, w tej twojej pielgrzymce, w tej podróży, niż myśleli jest właśnie tym takim dającym moralność, takim dający przykład, bo często ksiądz też ma swoje problemy, też ma swoje trudności i nie mówię tu o grzechach mhm. pedofilii czy czegokolwiek innego, tylko po prostu o takich swoich trudnościach, że może mieć gorszy dzień, no, lepszy też dzień. Też w dramatach, których doświadcza w życiu, nie wiem, rodzinnym, w w Kontekście ludzi, którzy go otaczają, w no, takich tam Nawet przyjaciół chorób przyjaciół przecież. Rzecz, no. niż chorób. I, I to jest fajne takie. To jest właśnie, tak mi się wydaje teraz. Muszę nad tym się jeszcze zastanowić, ale mogę tak powiedzieć, że dla mnie to jest właśnie kościół, którego się nie wstydzę. Gdzie jest takie podejście, że ksiądz, pastor, lider jest dla ciebie takim towarzyszem, jest takim człowiekiem. Ale więc którym... co to się zmienia? Zmienia się teraz w momencie, kiedy kościół przestaje być taki masowy. Bo rzeczywiście, kiedy były tłumy. I ten ksiądz wychodził na ambonę, no to w tym momencie on był rzeczywiście tą wyrocznią, tą alfą i omegą, tym, który, który mówił co i jak. Teraz staje się to bardziej takie personalne i tak jak ktoś kiedyś powiedział: kiedyś ludzi się łowiło na sieci, teraz się łowi na wędki. Nie? No, to nieładne łowić w ogóle kogoś, no ale tutaj odnoszę się do słów Pana tak, Jezusa, tak, tak. ale. Y że teraz jest to bardziej na zasadzie właśnie jeden na jeden, rozmowy, spotkania I, i, i w tym momencie mogę towarzyszyć. Jak ja jestem, jak przemawiam do tłumów, to ja nie będę towarzyszył, to ten tłum jest dla mnie trochę bardziej anonimowy. Jak spotykam się tak jak teraz powiedzmy z Tobą, no to to staje się to bardziej personalne i myślę, że to jest to, czego... Człowiek bardzo potrzebuje. No, ja w, w moim parotyńskim Centrum Pomocy Duchowej, gdzie przyjmuję, gdzie spotykam się z ludźmi. Jestem takim księdzem na telefon. Gdzie jak ktoś ma sprawę, to chce pogadać, to właśnie spotykam się z ludźmi, którzy chcą spotkać się ze mną. Często to jeszcze, nawet częściej kiedy jak z księdzem, nie jak z terapeutą, chociaż wiedzą, że mam takie doświadczenie też terapeutyczne, właśnie dlatego, że chcą z kimś pogadać. Nie chcą już słyszeć z ambony, co mają robić albo czego nie robić, tylko chcą się podzielić, chcą być też usłyszani, a nie tylko słuchać. Fajnie by było i cieszyłbym się niezmiernie, gdyby więcej było kapanów takich jak ty i gdyby wręcz wymogiem było dla księży, pastorów, nawet liźnięcie to złe słowo, ale bardziej takie, bo studia to duża rzecz, ale żeby każda z takich osób, która służy drugiemu człowiekowi, mogła skończyć swoją terapię i też być nauczona, co to znaczy terapeuta. Hmm. Bo wiesz, pójść na studia to dużo czasu, i czasem ludzie nie mają tej przestrzeni, bo wydaje mi się, że w ogóle człowiek, który staje tak na przed ludźmi i jest dla nich liderem, księdzem, pastorem, kimkolwiek innym, to coś musi mieć takiego w sercu. Coś Bóg musi hmm. dać w namaszczeniu i fajnie jakby to namaszczenie doszlifować właśnie takim czymś. No ale wiesz, myślę sobie, że hmm, przynajmniej terapeuci, których znam, ale też księża, którzy w jakiś sposób też w ten sposób pomagają ludziom, spotykają się, to są ci, którzy dotknęli cierpienia. Cierpienie ludzi zmienia, i przeżyte świadomie sprawia, że, że trochę inaczej patrzymy już na siebie, na życie, na drugiego człowieka. Myślę, że ci księża których można się wstydzić, prawda? ta część Kościoła, której możemy się wstydzić, to może to jest ta część, która nie spotkała się z czymś bolesnym w sobie, e, zamknęła się na to, coś zablokowała w sobie, e, jakieś takie dosyć nie, niezdrowe mechanizmy obronne e, uży, e, zostały użyte dla, dla poradzenia sobie z tym. Kościół potrzebuje cierpienia, Myślę, że w tym znaczeniu każdy też z księży, terapeuci też, no ale potrzebuje takiego doświadczenia cierpienia, które sprawia, że my patrzymy już na drugiego człowieka z taką większą troską, wyrozumiałością, większą empatią. Nie? Zgadzam się z tym. Ja sam widzę, jak jestem na procesie terapii, przechodzę przez pewne rzeczy, jak trudno mi jest zmierzyć się ze swoim bólem, który tak naprawdę sprawia, że rani innych. No, mm. I mam tego pełną świadomość, ale ciężko nagle stanąć w miejscu i uznać to i zdać sobie z tego sprawę, że gniew wewnętrzny, który ze mnie wypływa, wynika z jakiegoś zranienia, no. z którym ciężko mi się zmierzyć, i dlatego też jestem na terapii, żeby przez to przejść. Ostatnia rzecz. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Kościół Twoich marzeń, kościół, którego ty się nie wstydzisz, to. Bez nazwy, oczywiście. Nie no, kościół, którego się nie wstydzę i za którym marzę, to jest kościół spotkania. W takiej otwartości na drugiego człowieka, w takiej akceptacji, w której się nie stawia warunków. To jest kościół, w którym każdy jest tym, kim jest i. I nie musi się też tego wstydzić, dlatego, że ludzie będą gadać, albo, albo że tak nie można, nie wypada. Nie? Kościół, którym, na którym tęsknię też, no, to jest taki kościół, gdzie spotykam się, jestem przyjęty i ja też przyjmuję, nie spełniając wcześniej nie wiadomo jakich, jakich wymagań, warunków, tylko z samego faktu, że jestem. Świetne. Bardzo mi się podoba. Idealne do wycięcia na rolkę, na shorts, czy jakkolwiek to się nazywa. Dziękuję Ci bardzo. Ja Ostatnia rzecz. Ogląda nas ktoś, kto na przykład myśli, chce iść na terapię, czuje, chce zobaczyć, co to znaczy, to gdzie może się udać? Gdzie możesz polecić komuś takiemu? No właśnie, trudno polecić konkretny miejsce czy konkretnego człowieka, bo terapia jest czymś bardzo osobistym. No Dlatego, że to jest relacja. I osoba, z którą ja jestem w relacji, która mi pomogła i która dla mnie była wartościowa, może się okazać, że dla drugiej osoby zupełnie do niej nie trafia, bo hmm. tam ten ktoś czegoś innego potrzebuje albo jakiejś innej wrażliwości. Więc ja zawsze jestem za tym, żeby no, są różne ośrodki, różne osoby tam przyjmują. Jestem za tym, żeby poczytać może sobie zdjęcie zobaczyć i zdać się na taką swoistą intuicję na taki. A pójdę do niego albo pójdę do niej. Tak, żeby, że nie dlatego nawet, że ktoś się został polecony, ale dlatego, że jakoś tak wewnętrznie poczułem, że może blisko mi do tej osoby. I też dać sobie prawo do tego, że jeśli pierwsze, drugie spotkanie jakoś doświadczam, że to chyba z tą osobą nie będzie mi po drodze, to żeby, żeby dać prawo sobie do, do błędu na zasadzie, no może źle wybrałem, poszukam kogoś innego. To ma być ktoś, z kim. Przejdę przez ten proces rok, dwa, pięć. Nie wiadomo, ile tam trzeba będzie, i, i będę wiedział, że, że przy nim mogę być tym, kim jestem. Że ten ktoś wszystko przyjmie, że nie będzie mnie modelował na swoją modłę, e, tylko pozwoli mi wydobyć z siebie to, co we mnie jest. Więc poszukać konkretnego ośrodka, e, poczytać o osobach, które tam przyjmują i zdać się na taki, taki wewnętrzny impuls, głos. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Bardzo dobry pomysł. Zachęcamy. Dziękuję Ci jeszcze raz. Cieszę się, że się udało porozmawiać. I tak już to powiedziałem ale powtórzę to jeszcze raz że naprawdę dla mnie jesteś człowiekiem jesteś kapłanem jesteś księdzem którego ja się nie wstydzę to dziękuję e, za takie i, dobre słowa. i taki kościół chcemy pokazywać którego się nie wstydzimy taki kościół chcemy reprezentować i nie mam nosi katolicki czy protestancki, tylko po prostu kościół jako spotkanie drugiego człowieka co bardzo fajnie powiedziałeś przecież nie ma dwóch różnych kościołów jest jeden kościół nie? amen no. amen i to jest dobry człowiek więc dziękuję jeszcze raz i drodzy widzowie, zapraszamy serdecznie na kolejne nasze nagrania i właśnie chcemy Wam pokazywać ludzi, których się nie wstydzimy, ludzi, którzy reprezentują Kościół, którego się nie wstydzimy, Kościół, którego naprawdę można być dumnym. Więc do zobaczenia.